Jest to dzień dla nas, wydaje mi się, bardzo szczególny i ważny z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, ponieważ sprzęty, które w premierę dzisiaj mamy, są sprzętami do zastosowań profesjonalnych lub dla bardzo zaawansowanych astronomów. Po drugie, cieszymy się, że producenci tego sprzętu powierzyli nam dystrybucję, właśnie nam, w Polsce, więc jednocześnie jest to pewnego rodzaju odpowiedzialność i mam nadzieję, że nie zawiedziemy ani producentów tego sprzętu, ani Państwa jako klientów. Konstrukcja optycznej kartki HAMS teleskop ma mniej więcej 50-milimetrowe pole, płaskie pole, wolne od wszelkiego rodzaju wad optycznych, od komy, proszę Państwa, od astygmatyzmu, co jest naprawdę ogromne, bo możemy stosować w tej chwili największe dostępne chipy pojedyncze do kamer CCD w Polsce. Są to chipy Kodaka 18003, proszę Państwa. Co jest naprawdę bardzo, bardzo ważne i może się uda nam na prezentacji zobaczyć kilka zdjęć, między innymi z tego teleskopu. Faktycznie, proszę Państwa, 50 mm pole płaskie i wolne od wad. Teleskop jest wykonany, jak już powiedziałem, w systemie Dedalkin-Humph, czyli ma lustro główne eliptyczne, jest to elipsoida obrotowa, lustro wtórne jest sferyczne. Czyli tak naprawdę, proszę Państwa, znowu kolejny krok i kwintesencja użytkowalności tego teleskopu. Jego kolimacja układu optycznego jest banalna, proszę Państwa. Można to zrobić na kolanie w domu. Mamy do czynienia ze szkłami, z pyrexem odprężonym, bardzo dobrej jakości i bez żadnych w zasadzie wad. To, co mnie zainspirowało, zdumiało zupełnie. To jest zupełnie nowa optyka. System optyczny, który tutaj właściwie komuś takiemu jak ja, to się w ogóle w głowie nie mieści, bo to jest eliptyczne lustro, to wtórne jest sferyczne i to jest zupełne cudo. Jak widzicie Państwo, myślę, że to są takie instrumenty, które mogą naprawdę reformować naszą astronomię, nie tylko amatorską, ale również zawodową. To, co tutaj zobaczyłem, w postaci tego F3 instrumentu, to już w ogóle mi się nie mieści w głowie zupełnie. Także naprawdę wdzięczny jestem tutaj kolegom, że mnie zaprosili. Drugi powód to jest ta firma, która nas tutaj gości, Delta Optica. Ja miałem przyjemność poznać kolegów, którzy prowadzą salon z waszej firmy w Gdańsku. Spędziłem z nimi północy, to była niezwykła noc, bo to była noc naukowców w Gdańsku, na Górze Gradowej, w Hewelianum tak zwanym w Gdańsku. To są ludzie, którzy nie tylko handlują tymi instrumentami, ale tak niebywale zaangażowani w popularyzację astronomii, popularyzację wiedzy, popularyzację umiłowanie w ogóle, popularyzację umiłowania wiedzy, że byłem tą ich pracą naprawdę zachwycony.